Szanowni Państwo, zapraszamy do zwiedzenia w sposób wirtualny wystawy Nakło nad Notecią w okresie II wojny światowej. Po dojściu Adolfa Hitlera do władzy w Niemczech nastąpił rozwój żądań w stosunku do sąsiadów Niemiec, w tym także do Polski. To oczywiście spotkało się z reakcją władz wojskowych i cywilnych naszego kraju i jedną z takich reakcji nasi przodkowie mogli zaobserwować już w listopadzie 1936 roku, gdy w Wyżysku zagościł marszałek Edward Rydz Śmigły. W trakcie tej wizyty przekazano marszałkowi broń zakupioną ze społecznych zbiórek, a przeznaczoną na doposażenie polskiej armii. Takie doposażanie było zresztą bardzo charakterystyczne i bardzo częste w drugiej połowie lat 30. XX wieku i dotyczyło zarówno zakupu broni jako takiej, ale także przekazywania zebranych kwot pieniędzy na ręce czy to dowódców poszczególnych oddziałów, czy też pułków. I taka sytuacja miała miejsce w 1939 roku, gdy na ręce generała brygady Michała Karaszewicz-Tokarzewskiego przekazano 20 tysięcy złotych właśnie w celu dozbrojenia polskiej armii, a miało to miejsce 12 marca 1939 roku. Na naszej wystawie możecie Państwo zauważyć właśnie dokument pamiątkowy wydrukowany właśnie z tej okazji, a także fotografie zarówno rodziny Robinsonów, ale także fotografie skrzynki narzędziowej przekazywanej przez fabrykę narzędzi stolarskich Antoniego Wardzińskiego i sam portret Antoniego Wardzińskiego i jego pracowników właśnie w 1936 roku. W 1937 roku rozpoczęto tworzenie batalionów obrony narodowej. Jednym z pierwszych utworzonych był Batalion Obrony Narodowej Nakło, składający się z trzech kompanii. Dwie kompanie stacjonowały w Nakle, trzecia kompania stacjonowała w Wyżysku. Członkami czy też żołnierzami batalionów obrony narodowej mogli być Polacy o nieposzlakowanej opinii, rezerwiści, którzy zamieszkiwali w odległości maksymalnie kilkunastu kilometrów od miejsca zgrupowania batalionu. Miało to oczywiście zapewnić po pierwsze większe zaangażowanie żołnierzy, czyli ta nieposzlakowana opinia, a po drugie szybkość dotarcia w razie ogłoszenia mobilizacji. Bataliony regularnie odbywały ćwiczenia, regularnie także manifestowały swoją gotowość bojową, czy to w postaci parad wojskowych, czy w postaci zbiórek na rynkach wielu miejscowości, tak też było i w Nakle nad Notecią, a zostały zmobilizowane do walki 24 sierpnia 1939 roku. Spośród ciekawych eksponatów związanych z nakielskim baonem mamy chociażby bluzę mundurową wówczas podporucznika Brunona Kitkowskiego. Mamy także kilkanaście fotografii, kilkanaście negatywów z uroczystości, w których brali udział żołnierze baonu. I te rzeczy na naszej wystawie możecie Państwo zobaczyć. Batalion Obrony Narodowej Nakło walczył dalej w ramach 15. Dywizji Piechoty i jako zwarta formacja toczył boje do 18 września. Żołnierze w sposób chwalebny wzięli udział w bojach w rejonie Włocławka wraz z 61. i 62. Pułkiem Piechoty. Osłaniali tyły wojsk atakujących nad Bzurą. 12 września stoczyli zwycięski bój na bagnety w Bożymowie w gminie Choceń. Niemcy zaatakowali Polaków będącym w samym pałacu i w pobliskich zabudowaniach gospodarczych. Rozgorzała się zacięta walka, w tym również i na bagnety, w której żołnierze z Batalionu Obrony Narodowej Nakło okazali się znowu silniejsi, bo w ciemnościach lepiej znali rozkład dworskich zabudowań. Część z atakujących Niemców poddała się, pozostali uciekli stąd pod osłoną ciemności na swoje pozycje wyjściowe.
W walkach tych poległo kilku żołnierzy Nakielskiego Baonu. Część z nich została zidentyfikowana i pochowana na cmentarzu w Boniewie. Byli to Wacław Ciszewski, Franciszek Deja, Tadeusz Frydrychowski, Edmund Grzegotowski, Jan Jarka, Stanisław Osiński. Następnego dnia w rejonie wsi Czarnowice-Grabkowo w gminie Kowal żołnierze batalionu brawurowym atakiem odrzucili Niemców i odzyskali stację kolejową w Czerniewicach, a następnie odrzucili także kilka niemieckich uderzeń. W kolejnych dniach żołnierze batalionu wraz z oddziałami 15. Dywizji Piechoty próbowali przeprawić się przez Bzurę i dotrzeć do Warszawy, ale niestety udało się tylko części żołnierzy i jako zwarta formacja batalion przestał istnieć 18 września 1939 roku. Na wystawie przybliżamy także postać podporucznika Zygmunta Siekierskiego, pseudonim Leszek, który mieszkał w Nakle, brał udział w wojnie obronnej we wrześniu 1939 roku, pracował w Nakielskim Urzędzie Skarbowym i w cukrowni, działał społecznie w sferze sportowej i przysposobienia wojskowego. We wrześniu 1939 roku jako podporucznik rezerwy 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich został skierowany na dowódcę plutonu ciężkich karabinów maszynowych w szwadronie kawalerii dywizyjnej 15 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty. Przeszedł szlak bojowy od Pomorza do Warszawy. Za męstwo okazane na polu walki został odznaczony Krzyżem Walecznych. Trafił do oflagu 2C Woldenberg i tam brał udział w działalności konspiracyjnej. W nocy z 19 na 20 marca 1942 roku wraz z czterema oficerami w brawurowy sposób uciekł z obozu. Przebrał się za niemieckiego żołnierza i konwojował do szpitala czterech jeńców. Oczywiście wszystko było mistyfikacją. Dzięki znajomości doskonałej języka niemieckiego, mając na sobie niemiecki mundur, atrapę broni, zdołał wyjechać, zdołał wyprowadzić konwój z terenu oflagu, a koniec końców udało mu się dotrzeć do Warszawy. Swoją działalność konspiracyjną kontynuował w Warszawie, trafił do ściśle tajnej komórki oddziału 1 Komendy Głównej Armii Krajowej IKO. Między innymi do zadań IKO należało informowanie jeńców o sytuacji politycznej, o przebiegu działań wojennych, przygotowanie też jeńców do samoobrony na wypadek próby ich likwidacji, zaopatrywanie obozów w sprzęt łączności, w broń, w walutę czy w lampy. 23 września 1943 roku został zatrzymany przez władze okupacyjne w Warszawie, przewieziony do Inowrocławia, trafił tam w ręce Gestapo i mimo ciężkiego śledztwa nie ujawnił żadnych informacji, ani też nikogo nie zdradził. Został rozstrzelany 2 listopada 1943 roku w Inowrocławiu. Nigdy nie odnaleziono jego grobu.